Taką, myślę, najciekawszą akcją, którą współorganizowałem, to był przejazd rowerami po moście Poniatowskiego. Po to tym było wypadku po, znanym, to był, po tym głośnym wypadku, kiedy to rowerzystka skinęła na moście pod kołami samochodu. No i tam kierowcy krzyczeli, że powinniście jeździć tak, jak przepisy nakazują, lewym pasem i tak dalej. No więc w 8 chłopa, żeśmy się zebrali, stwierdziliśmy, dobra, to pokażmy, co się dzieje, jak jeździmy legalnie po tym moście, zgodnie z przepisami. Zebraliśmy się w 2 dni, zaprosiliśmy media na to wydarzenie, więc była Gazeta Wyborcza, był TVN, była Telewizja Polska. No i przez godzinę jechaliśmy na rowerach legalnie, tak jak przepisy nakazują, po moście Poniatowskiego.